Przede wszystkim prawa. Nam zależy na tym, żeby nasi rodacy na Litwie mieli takie same prawa jak obywatele Unii Europejskiej, jak wszyscy obywatele w całej wspólnocie. Litwa, przystępując do Unii Europejskiej, musiała sobie zdawać sprawę ze wszystkich praw i obowiązków, jakie z tego wynikają. Tak samo przynależność do Rady Europy skutkuje całym szeregiem praw i obowiązków. Wreszcie podpisana umowa między Rzeczypospolitą a Republiką Litewską w 1994 roku jednoznacznie wskazuje to, co każde z tych państw powinno robić względem mniejszości. Polska wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec różnych mniejszości narodowych i chcielibyśmy po prostu, żeby w tej strefie Unii Europejskiej, strefie oddziaływania Rady Europy, po prostu były standardy europejskie. To jest zawsze dla wszystkich polityków wielkie wyzwanie, jaką drogę wybierają. No my zachęcamy wszystkich naszych sąsiadów, żeby przybrali kurs europejski ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bardzo wiele. Pierwsza, najważniejsza absolutnie, którą wymieniamy w pierwszej kolejności, to jest sprawa edukacji, praw Polaków do europejskich standardów nauczania w swoim języku. Jesteśmy szczególnie zainteresowani po prostu przestrzeganiem tych standardów, jakie są w całej Unii Europejskiej, w całej Radzie Europy, jakie wynikają również z traktatu między naszymi krajami. No ale jest z tych spraw wiele. Sprawiedliwa reprywatyzacja, absolutnie uwzględniająca sprawiedliwie obywateli litewskich pochodzenia polskiego. Zależy nam na pisowni nazwisk, pisowni ulic, zależy nam na demokratycznym podejściu do procedury wyborczej. To jest bardzo istotne, żeby obywatele litewscy z polskiej narodowości mieli takie same prawa i taką samą możliwość wyboru jak inne mniejszości w Unii Europejskiej, w Radzie Europy. Więc tych spraw jest bardzo wiele. To jest to oczywiście ogromne wyzwanie, no ale my jesteśmy rządem proeuropejskim. Wierzymy, że Litwa wybierze kurs proeuropejski. I tak naprawdę stosunek do mniejszości narodowych jest tego najlepszym papierkiem lakmusowym.